Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure DX. Historia Amy. Amy i chwila, moment, czy ja wszystko dobrze tu mam ustawione? Mikrofon jest w zasadzie w drugą stronę, więc chwila, moment. O! Teraz chyba powinno być mnie lepiej słychać. Bo tak przed chwilą raczej tego ekranka nagrywałem. Niestety Raymana nie udało mi się nagrać, ponieważ jest mały problem z emulatorem i prawdopodobnie zaraz się za to zabiorę, ale dobra, więc no cóż, no zacznijmy historię Amy. 40%, pół godziny 40% tylko przeżyliśmy, ale teraz będzie znacznie łatwiej. It's my turn now! Ale dobra. Mam to w pupie. To widzieliśmy już. Dobra, jesteśmy we karierze. Musimy iść tam. Tam będzie scenka z Sonikiem, Tailsem i Gammą. Oczywiście nie będę jej tłumaczył, bo już była. Oczywiście no... Where do you think you're going, Amy? Eggman, no! You can't get away this easily. Too late, buddy! Birdie! It's a Chaos Emerald! What? I don't need you when I've got this! Gemma! At your service, sir. Dispose of these annoying pests! Give them all you got! Aye, aye, sir. We'll comply. I've got better things to do! Stop, Mr. Robot! Amy, that's one of Eggman's clunkers. Out of my way. No. He helped me before by letting me escape. This robot is different. You don't need to hurt him, okay? Amy. Okay, I guess I'll let him go then. The aid carrier's losing altitude! We're fresh out of time! Take Amy and clear out, fast! What about you? I'll nail that Eggman! Can't let him escape! I knew you would save me, Sonic! You're my hero! You okay? It's dangerous here! Don't pay attention to Eggman anymore! Free yourself, come on! Why are you helping me? I said we'd be friends, and I'm returning your favor! Even this birdie wants you to be free! Eggman's not the kind of man you should work for. Amy, come on, let's get going! Until we meet again, Mr. Robot, take care of yourself! No i lecimy. A tak wędrują, to po prostu nie będę tego po prostu więcej tłumaczył. Jako już teraz taka scenka druga, też nie będę jej tłumaczył. Dlaczego? Ponieważ widzieliśmy ją w historii Tailsa, którą no tłumaczyłem, może zrobić. No i dobra. Ciekawy jestem, ile mi jeszcze zostało do przejścia.
Sonic is doing. He's always rescuing me, it seems. I should be more independent. You know, you sure surprised me by having a Chaos Emerald with you. No wonder they were after you, my feathered friend. Hey, a pendant! Wow! So I'll help you find your family! Does Eggman have them captive now? I bet he does! So I'll help you find your family! I've come this far, I may as well go all the way! That robot said Dr. Eggman's base is in the Mystic Ruins. So what do you say we check it out? Jak swoją drogą, to... No, proszę cię, Amy. Jak można nie zauważyć czegoś tak oczywistego, jak... Mam to, jak tu jest? Nie. Coś tak oczywistego i tak niewiarygodnie wygląda... dużego nie zauważyć. Bo, no patrzcie, ten naszyjnik jest, no, praktycznie wielkości całego tego ciała. Tego naszego pierzastego przyjaciela. Więc no proszę, no. Nawet ślepy by to zauważył. No dobra, przepraszam. Ale no, na serio, no, coś tak oczywistego. No, w każdym razie leziemy po drzewach. Czy uda mi się nabrać tyle szybkości? Tak. Więc jak mówiłem, skakanie Amy się opłaca, ponieważ wtedy ona nabiera swojej maksymalnej prędkości. Goddammit. Myk. I oczywiście skaczemy po liściach. Because logic! Myk. No i dobra. Jesteśmy już na miejscu. Znowu nasza baza Eggmana. No i lecimy tam, gdzie byliśmy Sonikiem właściwie. Czyli do... Nie do Deathlake. I don't remember this bridge. Looks dangerously suspicious. Wanna go? Oczywiście! No i dobra, tutaj oczywiście jest Silver Sonic, jak się dowiedziałem. Dokładnie mówiąc, i Metla Sonic. Swoją drogą, to nie jest jego model, który widzieliśmy w pokazówce Amy. Taka mała ciekawostka. No tu musimy iść. No dobra, znowu ten sam puzzle. Pyk. 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 Coś właśnie zrobię. Coś zaraz zrobię na 100%. Pyk. Pyk. Ja nie. O! No i tak to się robi! Final leg, no. Stage trzeci! Powiedzcie mi właściwie... nie wiem, niech ktoś spróbuje wyjaśnić, dlaczego w ogóle Zero nas ściga cały czas? Bo Zero miał zadanie po prostu, że... No, zabierze mi pierzastego przyjaciela, żeby zdobyć szmak chaosu. Ale teraz, no, Eggman już ma szmak chaosu, chociaż właściwie Zero przecież może być tym. Wiecie. Ała. Zero przecież może być ochroną najzwyczajniej w świecie. Też może być jakaś wybitka. Dobra, skrzynię.
od Francosi ode mnie. Od nie. Od Pinkol się ode mnie. O, to jest lepsze. No dobra, teraz winda. Winda, proszę! Zrobimy sobie breakdance tutaj. Swoją drogą Zero nas już tutaj mógł złapać, ale jakoś to jest tylko robot, to... Myk! Jadmy. Znaczy... No właściwie windą się jedzie, więc no mogę powiedzieć, że jadmy. Uciekamy! Ile... Chciałem powiedzieć, ile pieprz w nogach, ale to nie ma sensu, więc gdzie pieprz rośnie? Ile pieprz w nogach? Teraz pytanie, który mi wyleci? O! Tu jadę. Aha. Rzecz właściwie. Nie. Czyli musimy sprawdzać wszystkie, spoko. Nie wiem, którymiś Zero musi wylecieć, bo to by było... To by było zbyt oczywiste, gdybyśmy musieli jakimiś pierwszymi lepszymi. Tutaj, bo to jest zielone. Co to by pasowało? No. Czyli no, pozostaje nam chyba tylko żółte. Nie, czerwone, przepraszam. No. A czy jednak Zero nie wylatuje z żadnych z nich? Okej. Okay. A idź pan! Zostaw mnie, jestem tylko zwykłą dziewczyną. Prostą dziewczyną. Oła. To było niefajne, kobiet się nie bije, dziękuję bardzo. Balon! 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 Nice. Kurde, gdybym przedłużył odcinek tamten o jakieś 13-14 minut, to bym skończył historię mi w jeden odcinek. No cóż. No dobra, 33, lol. That was a close one. I saw no sign of your relatives, Birdie. Oh, you escaped from the egg carrier. So maybe your family's still in there. Let's investigate, wanna? Więc tak, teraz musimy iść na Ekery, ale pewnie się zastanawiacie, jak? No przecież Ekery został zniszczony, o co tu chodzi w ogóle, Pixel, co ty za jakieś herezy tu głosisz? Da się wrócić na Ekery, nie żadne glitcha, nic w tym stylu, da się normalnie iść na Ekery od po czasie, kiedy on został zniszczony. Jest to feature w grze. Szkoda, że teraz nie mogę wleźć w żaden sposób na te drzewa. Czy będę pamiętał drogę? Z tak swoją drogą, to zamiast kierować Amy jakimiś strzałkami, czy Bóg wie czym, to lepiej obracajcie kamerą, bo wtedy ona zachowuje swoją prędkość. A patrzcie, jakbym tak robił, jak skręcił, to ona traci tą prędkość. To jest trochę głupie. To chyba będzie już drabinka. Dokładnie. Nie myliłem się. Oj, wspinaj się, wspinaj się. Jakie dźwięki! Czy mogę? Nope. tak. Nie! Tak to jest, jak się kombinuje. Kombinuje, kombinuje człowiek i przekombinuje w końcu. No. 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 Wreszcie. Pyk. Wyjdź z tego wagonika. Jak mnie wynerwia ten konduktor, czy Bóg wie on kim jest. Mnie po prostu tak wnerwia. Jakby się go dało jakoś wyłączyć. Wiem, że Sega próbowała to zrobić bardzo realistycznie, ale no... No please.
Powinna być taka opcja menu opcji. Wyłącz konduktora. Oczywiście nie po polsku, ale nie jestem do końca pewien, jak jest konduktor po angielsku. No i teraz wystarczy, że tu idziemy. No i tada. Tak się wchodzi do jak kariera teraz. Pyk. No i jedyny i zarazem finałowy boss historii Amy, czyli Zero. Oczywiście najpierw weźmiemy pierścionek jakiś. Zero jest, moi drodzy, bardzo prostym bossem. Wystarczy, że go wchrzanimy na to laserowe pole. Wtedy on otwiera nam swój, że tak powiem, mózg. I musimy go wtedy uderzyć. Idź pan. Pyk! No i potem w ten jego mózg, procesor, musimy uderzać. Au. Tak swoją drogą widzę, że tekstury prądu niezbyt się chyba udały. Albo po prostu to problem tego, że gram na Windowsie 7. Po prostu na modernistycznym PC-cie. Dziękuję. No i ukończyliśmy wszystko. 56 sekund, lol. Dało się to szybciej zrobić. No. No i tyle. Te oczy w ogóle. Ach, te glitche starych gier. Nigdy nie zapomniane będą. Please wake up, Birdie. Are you okay? Can you fly? No i to tyle, ludzie. No co mogę się powiedzieć o Amy? Bardzo mi się gameplay podobał, poza tym, że gdy tylko zmienimy kierunek, to zwalnia. Oczywiście w przyszłym tygodniu rozpoczniemy historię Gammy. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to nawet ją w przyszłym tygodniu skończymy. Oczywiście zapraszam was na jutrzejszy odcinek z Spyro 3 i na live z Sonic Adventure DX. Piątek. Sonic oczywiście 25. No i temat muzyczny Amy, czyli My Sweet Passion.
O, przypomniałem sobie akurat. Więc zostawiam wam z tematem muzycznym. Dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa.